wszyscy poczuliśmy się chyba, jakbyśmy byli w Meksyku. Są z nami Indianie, prawdziwi potomkowie Azteków, którzy podtrzymują tradycję swoich przodków, a zaprosiła ich do Polski Polka, która od 30 lat mieszka w Meksyku, pani Barbara Ostaszewska. Witamy bardzo serdecznie. Witam również, dziękuję pani Basiu, bardzo. Proszę dokładnie przedstawić naszych wspaniałych gości. Skąd dokładnie do nas przyjechali? Indianie Mexicas są potomkami Azteków i przyjechali tutaj do Polski na moje zaproszenie, żeby promować kulturę spadkowierców właśnie tej pradawnej kultury. Więc przyjechali z miasta Teotihuacan, to jest miasto oddalone o 48 km od stolicy. Tam mają większą grupę, która składa się z kilkunastu członków. Ja zaprosiłam tylko 6 Indian. Jakie rytuały są szczególnie dla nich ważne? Rytuały wszystkie, które nawiązują do tej spuścizny, którą oni kultywują, chcą nam przedstawić. Mianowicie tańce, to są wszystko tańce rytualne. Wszystkie szczegóły związane z ich strojem, z tym, co prezentują, nie są przypadkowe. Tylko nawiązują właśnie do tych tradycji przekazanych im przez ich dziadków, przez ich rodziców. Prezentują również ceremonie. W Polsce będziemy mieli szereg występów i właśnie taki spektakl, który przywieźliśmy, składa się z 3 części. W pierwszej części są te tradycyjne właśnie tańce, w drugiej części ceremonie, między innymi ceremonia, która polega na tym, że po prostu czci się ich bóstwa. Mamy różne rekwizyty, tutaj ze względu na charakter programu nie możemy zaprezentować w pełni tych wszystkich rekwizytów, ale różne ceremonie, poprzez które oni po prostu oddają hołd swoim bóstwom. I trzeci etap, trzecia część powiedzmy tego programu naszego, to jest gra w tak zwaną pelotę, czyli w hiszpańską piłkę. Warto podkreślić, że to właśnie pradawnym Indianom z Meksyku zawdzięczamy grę w piłkę. My tak sądzimy właśnie, że wszystkie gry w piłkę wywodzą się jeszcze z poprzedniej ery, bo to jest historia kilku tysiącletnia. I że właśnie z Meksyku przyszły do Europy również te gry właśnie w piłkę, różne warianty gry w piłkę. Ale pelota nie wygląda tak jak piłka do gry w futbol, prawda? Oczywiście jest to zupełnie inna piłka. Przede wszystkim jest bardzo ciężka. Oryginalna pelota, zresztą do tej pory robiona tymi samymi metodami prehiszpańskimi, waży średnio 3 kg, 3,5 kg nawet, robione z litego kauczuku. My tutaj dla celów prezentacji przywieźliśmy tę oryginalną, jak również piłkę troszkę lżejszą, którą możemy zaprezentować w grze. Ta właśnie pelota jest dla nich bardzo ważna. Samej pelocie również robi się pewną ceremonię, jak wchodzi w grę, ponieważ w grze pelota reprezentuje słońce. Czym jest w ogóle gra w pelotę? Może dwa słowa na ten temat. Mianowicie sama gra w pelotę reprezentuje ich wszechświat. Ścierają się dwa rodzaje sił. Siły tak zwane ziemskie, czy siły w zasadzie tych powiedzmy mocy, które zamieszkują inframundo, to jest świat podziemi, i siły boskie. A więc pelota jest wprowadzana w ten sposób do gry, że reprezentuje pozorny ruch słońca po sklepieniu, prawda, niebieskiej. Czyli to wszystko, o czym pani mówi, dowodzi, że podróż do Meksyku to przede wszystkim wspaniała wyprawa w przeszłość. Naturalnie zapraszamy wszystkich do Meksyku. I spójrzmy i posłuchajmy raz jeszcze. Oczywiście, naturalnie.